Stop. Krakow wystąpi dokładnie 14 września tego roku i że przyczyną za tym wszystkim będzie Goldman Sachs. Na konferencji Wall Street możemy poznać tych, którzy zarządzają spółkami, którzy są uczestnikami rynku po tej stronie biorących środki, którzy tworzą te rynki, nadzorują instytucje związane z tymi rynkami. No i oczywiście można poznać takich jak my, czyli tych, którzy mają pieniądze, inwestują. Konferencja Wall Street to 3 dni wykładów, elita polskich inwestorów i przedstawiciele polskich największych spółek giełdowych. Myślę, że spotkanie się w gronie innych inwestorów, wymienienie doświadczeń, poglądów, udział w licznych wykładach, gdzie możemy posłuchać ekspertów, którzy pokazują nam to z swojego warsztatu i ocenić sami, czy to jest dobre, czy nie, to jest taki dobry krok ku temu, żeby wejść na wyższy poziom jako inwestor. Kolejny rok z rzędu bijemy rekord, około 1200 uczestników, blisko 700 inwestorów indywidualnych, blisko 100 spółek giełdowych, cała plejada instytucji finansowych i infrastrukturalnych tego rynku, ponad 20 wykładów, kilkanaście dyskusji panelowych. Konferencja Wall Street to taka po części jazda obowiązkowa, czyli spotkania z prezesami spółek, które mogły się pochwalić wynikami za zeszły rok, które mogły pochwalić się perspektywami na kolejne lata. I tu nie zabrakło i nowych technologii, i starych, sprawdzonych firm, które po prostu zajmują się produkcją energii. A więc i te nowe, i te stare biznesy były tu reprezentowane. To, co mi osobiście najbardziej utkwiło w pamięci, to wystąpienie pana Jakubasa, gdzie ochwalił on i swoje inwestycje, i chwalił bardzo akcjonariuszy tych indywidualnych, którzy są aktywni. To o tyle istotne, że bardzo wielu tych mniejszych graczy często zapomina, że oni też stanowią akcjonariat. Akcjonariat, który może się liczyć.